Cześć, witam wszystkich. Pędkoholik z tej strony. Słuchajcie, dawno mnie nie było, ale już jestem, wracam. Słuchajcie, jesteśmy na szachtach. Dzisiaj będę miał taki dzień testowy. W sumie część wody jest wyłączona i na dobrą sprawę nie bardzo mogę sobie tutaj pospinningować. Znaczy jest oczywiście parę miejsc, w których mogę wpłynąć, ale karpiarze ogólnie siedzą i zajmują swoje pozycje. Ja natomiast dzisiaj wybrałem się nad wodę głównie dlatego, żeby przetestować swoje nowe zabawki. Niebawem jadę na Żarnowiec, na kilka innych ciekawych wóz, w których będę potrzebował lepszego sprzętu niż ten, który do tej pory miałem. I dlatego postanowiłem sobie sprawić kilka udogodnień ulepszeń. Pokażę wam zaraz wszystko. Ogólnie dzisiejszy dzień będzie polegał na testach różnych zabawek i różnych technologii. Natomiast mam nadzieję, że uda się też coś złowić, żeby pokazało, że te zabawki ma sens. Dzień jest bardzo fajny, nie jest gorąco, jest sporo chmur, które mogą spowodować, że ta ryba się będzie aktywna. Aczkolwiek z tego co widzę, woda trochę zakwitła i tak coś mi się wydaje, że te brania szczupaków to dzisiaj będą raczej słabe. Ale nigdy nie wiadomo, dlaczego pakuję się na łódkę i zaraz będziemy odpalać wszystkie zabawki po kolei. Zapraszam. No, słuchajcie, bawię się doskonale, za chwilę wam pokażę moje nowe gadżety. Wiadomo, tak jest w naszym szalonym sporcie, że trzeba się rozwijać, kupować te zabawki, sprzęt nie jest najważniejszy, ale jest bardzo istotny. Jakiś czas temu korzystałem z bardzo fajnej sondy Fungilda. Była to bardzo fajna rzecz, ale miała pewne swoje wady. W tej chwili zakupiłem Garmina Strikera SV 9-calową sondę. Bardzo fajnie to chodzi. Przede wszystkim najfajniejsza funkcja to tworzenie map altymetrycznych w czasie rzeczywistym. To jest piękna sprawa, ponieważ dopływając na jakąkolwiek miejscówkę, od razu widzimy, jak to funkcjonuje. Tworzy nam się mapa i od razu widzimy, gdzie jesteśmy i możemy wracać w poszczególne miejsca. Pokażę wam to. O, to jest mój domyślny ekran w tej chwili, jak widzicie, płyniemy i tu w tym miejscu tworzy się mapa. Poziomice, które pokazują dokładnie batymetrię dna tego miejsca. To mamy zwykły sonar, a to mamy tak zwany down imaging, czyli tą wyższą częstotliwość skanowania, która obrazuje dno w tak zwanym trybie fotograficznym, jak oni nazywają. Czy się trochę w tym ściemy, ale bardzo fajnie to pokazuje dno. Ja się teraz przełączam pomiędzy tymi trybami. To jest standardowy tryb. No nie, przepraszam, to jest właśnie ten down imaging. Clear view, down imaging się nazywało to w Humbirdzie. Tu w Garminie zwykła sonda, bardzo fajnie, bardzo dokładna, bardzo wyraźny ekran. Fajnie to chodzi. Teraz przyłączymy się na to tworzenie map. To jest po prostu świetna sprawa. Jak widzicie, przepływałem już tędy jakąś chwilę temu, a teraz, tak powiem, poprawiam. Oczywiście im więcej razy przepłynę w tym miejscu, tym bardziej będzie dokładnie ta mapa zrobiona. Ale na zbiornikach, w których często jesteśmy, jest to nieocenione, żeby potem sobie wytypowywać miejsca. Świetna sprawa, po prostu świetna. Wpłyniemy teraz trochę na głębsze wody. I ładnie poziomice się rysują.
Największą zaletą całego urządzenia jest to, że te mapy są w trybie społecznościowym, to znaczy po zalogowaniu się do map garminowskich przez komputer oczywiście można pobierać, a również przez aplikację na telefonie można pobierać mapy, które ktoś inny zrobił danego miejsca. Jest to o tyle świetne, że na przykład na Żarnowiec, który niebawem płynę, właściwie jest cały pokryty i w tym momencie tak naprawdę no, płyniemy właściwie jak po mapie z pełną nawigacją. Słuchajcie, łowię już jakiś czas, tak jak podejrzewałem, niestety dzisiaj jest tu bardzo słabo, ale chciałem pokazać wam drugą moją nową zabawkę. To zestaw castingowy na duże przynęty. Kij to jest Savager Custom Predator do 80 gram, bardzo fajnie to chodzi, z multiplikatorem Trunksem 301, też bardzo fajnie to chodzi. Mam nadzieję, że na Żarnowcu przyniesie mi fajne ryby. Tutaj w ramach testów bawię się tymi faktycznie tymi dużymi przynętami, około 60-70 gram, no miota tym na sporo odległości. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Na razie jestem bardzo zadowolony. No, to teraz wam pokażę, jak to lata. To jest taka przynęta, nie wiem, 40 gram na pewno. A miota nią straszny. Niestety dzisiaj testy utrudnia mi tu bardzo zielsko, jest go pełno. I kiedy używam bardziej powierzchniowych przynęt, to faktycznie bajka. Słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy się obawiają castingu, czy to się robią brody, plącze i tak dalej, no ja nauczyłem się castingu w ciągu 10 rzutów i przez cały okres użytkowania może zrobiła mi się jedna broda i to naprawdę z mojego wielkiego błędu. Wystarczy mieć nieco lepszy sprzęt i naprawdę tu się nic nie plącze. To jest świetna sprawa. Przy operowaniu ciężkimi przynętami to jest niezastąpione. Słuchajcie, kończę dzisiaj tą nierówną walkę. Tak jak podejrzewałem, że dzisiaj to będzie słabo. I tak niestety jest, woda zakwitła i tak naprawdę w tej chwili łowienie w tym zielsku to nie jest najszczęśliwszy moment. Ale testy sprzętu przeszły pozytywnie i myślę, że następne relacje, podejrzewam, że z Żarnowca będą bardziej atrakcyjne. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.